Cześć! Miło mi powitać Cię na kursie o użyciu Springa i Springboota. Ja nazywam się Rafał Sawicki, jestem inżynierem oprogramowania oraz mentorem i trenerem programowania. Od kilku lat zajmuję się głównie językiem Java. Spring to popularny framework do tworzenia aplikacji Java. A Springboot? To wygodny sposób na skalowanie rozwoju aplikacji. Spring jest dużą pomocą w tworzeniu aplikacji w języku Java, a sam został zbudowany w oparciu o zasady programowania obiektowego oraz dobre praktyki. W tym kursie odkryjesz podstawy Springa oraz jak wykorzystać Spring Boot. Kurs pokazuje, jak użyć Spring Boot'a do stworzenia praktycznej aplikacji internetowej oraz pomaga zapoznać się z ogólną strukturą tego framework'a. Cały kurs jest zbudowany w taki sposób, iż do każdego zagadnienia wprowadzam minimum niezbędnej teorii, a skupiam się na praktyce i pokazuję Ci, jak działa kod. Na konkretnym przykładzie. Do pełnego zrozumienia materiału kursu niezbędna jest dobra znajomość języka Java w wersji co najmniej 8. Aczkolwiek wszystkie przykłady będą uruchamiane w wersji 17. Często będziemy tutaj korzystać z takich części języka Java jak strumienie danych, klasy wewnętrzne czy klasy anonimowe oraz interfejsy. Podczas kursu będę używać środowiska IntelliJ IDEA, jednakże każde inne IDE będzie równie dobre. Do uruchomienia przedstawionych przeze mnie przykładów zwykle nie będziesz potrzebował niczego więcej niż samego SDK od Java oraz Mavena dobrze by było żebyś znał wcześniej podstawy tego narzędzia ponadto podczas kursu pokażę ci jak użyć prostego w obsłudze narzędzia postman także możesz zainstalować go już teraz na swojej maszynie podczas lekcji bardzo często będę wtrącał informacje i ciekawostki programistyczne które nie są bezpośrednio związane ze springiem Zwykle w takich przypadkach nie będę się wdawał w szczegóły. Rzucę tylko poszczególne hasła i bardzo gorąco zachęcam Cię, abyś w wolnej chwili pogłębił swoją wiedzę na te tematy. To tyle z wstępnych informacji. Zapraszam Cię na pierwszą lekcję. Do usłyszenia.